Dzisiaj z nami Cezary Zbierzchowski, autor powieści Distortion. To taki dość nietypowy gość, muszę od razu powiedzieć, że jestem dość nietypowym gościem na naszym kanale, bardzo bo się cieszę, rzadko bardzo. Mówimy o science fiction, naprawdę. Ale myślę, że należy to zmienić i spróbować przekonać Państwa do tego, żebyście może sięgali również i po tego typu literaturę. Przed naszym nagraniem rozmawialiśmy sobie trochę o takich gettach gatunkowych, w których tkwimy. Ale by zacząć od Distortion, to jest powieść, która... Ja się na tym dobrze nie znam, ale jest taką trochę książką gdzieś... bardzo na pograniczu, bo dla mnie ona w dużej mierze, przynajmniej przez 2/3 mniej więcej, była jednak powieścią przede wszystkim o wojnie, o żołnierzach i o takim totalnym znoju i zwykłym ludzkim jakimś takim udręczeniu i umęczeniu, prawda? Tak, tak, oczywiście. Bo fantastyka jest bardzo różnorodna i możemy tam znaleźć właściwie wszystkie ważne tematy, które przewijają się w całej literaturze. Ja nigdy nie ograniczałem się do fantastyki wyłącznie jako dekoracji. Nigdy nie pisałem rzeczy, które były tylko rozrywką. Tak. I pisząc Distortion szczególnie starałem się pokazać realne problemy. Rzeczywiście ta książka jest tak zbudowana, że przez pierwszą połowę, można powiedzieć, mamy do czynienia z takim fejkowym dokumentem trochę, tak? Z takim reportażem z pola... Prawie z Iraku albo Afganistanu, który dzieje się jednak w wymyślonym świecie. Dokładnie tak. I ten mokument, jak to się mówi, tak? Na tego typu literaturę czy filmy, jest odwzorowaniem, jeśli nie faktów, które w Iraku czy w Afganistanie miały miejsce, to na pewno klimatu, problematyki tego, co spotykało żołnierzy na tych misjach. Wydaje mi się, że dzięki temu łatwiej czytelnikowi też zanurzyć się w ten świat. Fantastyka tutaj jest wprowadzona na kilku poziomach, bo zarówno świat, w którym dzieje się ta powieść, jest światem fantastycznym, zmienioną Europą, czy w ogóle zmienione są nazwy państw, jest trochę inaczej. To wszystko geograficznie rozłożone, ale mamy też do czynienia z technologiami, tak, które nie są... Jeszcze ich nie ma. Tak. I tutaj takie inteligentne miny przeciwpiechotne na przykład, które atakują żołnierzy. No ale najważniejszy element, który wchodzi w miarę jak poznajemy ten świat, to już jest rzeczywiście czysta, klasyczna science fiction. No i ten wróg, z którym muszą się zmierzyć bohaterowie, to jest coś prawie jak jakiś grecki bóg, który bynajmniej nie jest przychylny ludziom. Ponieważ ta książka w dużej mierze dotyczy prawdziwego życia żołnierzy na takich misjach stabilizacyjnych, bo oni są w sumie na takiej, to jest też książka o... No, o lękach, tak? O stresie bojowym, o depresji, o przeżyciach. Ona, choć bardzo surowym i prostym językiem pisana, to ona jednak bardzo dużo mówi też o emocjach. Ja sobie taki cytat tutaj wypisałam. Nie wyobrażam sobie powrotu do domu, bo to przypomina wizytę w teatrze, mówi jeden z bohaterów książki. To jest właśnie także o tym opowieść, prawda? Tak jest. Temu służy fragment znajdujący się mniej więcej w środku powieści, kiedy bohater na kilka dni wraca na urlop. To jest zresztą urlop, który oddział głównego bohatera Markusa dostaje właściwie przed, jak się okazuje, samobójczą misją. W jakiś sposób bardzo przygotowują się ci żołnierze gdzieś psychicznie do tego, że trafią na coś bardzo niebezpiecznego. Jednocześnie odzywają się już echa PTSD u tego głównego bohatera. Widać, że nawet na odgłos pękającego balonika w galerii handlowej reaguje ogromnym lękiem. No i nie potrafi się znaleźć już w tym społeczeństwie. Jest tam pół roku mniej więcej wtedy na misji, a tyle mniej więcej, tyle mniej więcej trwały zmiany na przykład polskich kontyngentów.
amerykańskie były wysyłane na dłużej. I od razu powiem, bo też o tym piszę w posłowiu, że opierałem tutaj powieść, główny wątek fabularny na wspomnieniach sierżanta wojsk amerykańskich, Jasona Christophera Hartleya. I to był człowiek, który spędził tam no, prawie rok w Iraku. Myślę, że na zawsze go to zmieniło, zresztą tak jak większość żołnierzy. Problem polega na tym, że ci żołnierze są już potem tak bardzo przyzwyczajeni do tego zagrożenia. Takiego napięcia nieustającego. Potwornej adrenaliny, tak, która tak. się tam wyzwala, że nie potrafią normalnie wrócić do rzeczywistości. Natomiast ja to opisałem od trochę innej strony niż, nie wiem, chociażby Kuba Małecki w Horyzoncie. On, nasz gość niedawno. Gość zresztą, tak, programu. Który pokazał właśnie skutki, pokazał to, co się dzieje później. No tak, u pana są przyczyny. A ja chciałem pokazać przyczyny. No te książki zupełnie niezależnie od siebie powstały, co zresztą też jest jakimś duchem czasów. Na to też chciałem zwrócić uwagę, że jednak zaangażowanie naszych żołnierzy, to, że te konflikty się tak mnożą, że tak są bliskie tutaj, wojna na Ukrainie chociażby, powoduje, że i uchodźcy do nas trafiają, i weterani tych wojen są jakby często naszymi sąsiadami nawet. Więc jakby problematyka jest tak bliska i tak ważna, że no, można ją opisywać różnie, na przykład stosując chwyty czy estetykę science fiction, ale trzeba ją pokazywać. Po prostu uważam, że to jest coś, co wręcz należy się ludziom, którzy tam walczą. Mm-hmm. Zwłaszcza, że można z pana książki wysnuć taki wniosek, że pan, jak Hannah Arendt mówi, zło jest bardzo banalne. Tak. A jeszcze jeden tu taki mam cytat. Armagedon wygląda jak cała reszta. Więc to wszystko jest takie zwykłe. Tak, to są zwykłe rzeczy, wręcz prymitywne czasami, tak można powiedzieć. Problemy, które nie polegają na tym, żeby udowodnić jakoś niesamowicie swoje bohaterstwo, tylko żeby przetrwać. Tak, po prostu przetrwać i to nie tylko w takim wymiarze fizycznym, przetrwać jako organizm biologiczny, ale przetrwać też jako człowiek, który no, jedzie tam z pewnymi wartościami. No, Markus próbuje być człowiekiem w tej książce. Markus za wszelką cenę próbuje nie stracić człowieczeństwa. Tak. Przez całą powieść tak naprawdę ten pokiereszowany gdzieś wewnętrznie, smutny gdzieś tak, też wewnętrznie człowiek próbuje po pierwsze opiekować się swoimi podkomendnymi, po drugie dociec prawdy, bo to jest jakby jego obsesja wręcz, tak? Chce poznać prawdę, co się dzieje tam w pobliżu jego bazy. No a przede wszystkim stara się pozostać człowiekiem, czyli nie dokonać strasznych czynów. Tym straszniejsze jest to, co go spotyka jakby, tak, w perspektywie. Na koniec chciałabym pana zapytać o to, czy to zagrożenie technologiczne, które tak naprawdę no, jest taką esencją finalnie powieści, które ma zniszczyć wszystko, w książce w każdym razie, czy to wynika z jakichś pana osobistych lęków dotyczących właśnie sztucznej inteligencji i tego no, trudnego pola kontaktów między nami a tym czymś, nami ludźmi? Znaczy, powiem tak, tak jak jestem miłośnikiem nowych technologii, w ogóle technologii, tak oczywiście dostrzegam też ogromne zagrożenia i pewnie one nie będą tak spektakularne. No, mam nadzieję. Myślę, że to nie jest, tego się nie da przełożyć jeden do jednego. Jakby, natomiast technologia jest dla nas zagrożeniem i może być tym demonem, który nas w końcu opęta i zrobi z nas mielonkę, jeżeli nad nim nie zapanujemy, ponieważ no, trochę tak to wygląda już technologia w tej chwili, tylko właśnie mówię, w mniej spektakularny sposób. To może tym gorzej, bo jest to dla nas mniej wyraziste. Dokładnie, trudniej się bronić jakby przed takim wpływem technologii, ale już teraz nas pęta kieruje nami, czyni z nas niewolników w jakiś sposób. Chociaż
jak się tak dobrze zastanowić, to jednak chyba bardziej ludzie sami siebie zniszczą niż technologia. Może technologia ich tylko dobić ewentualnie. I tutaj technologia pełni jakby rolę takiego jądra ciemności dosłownie. To jest taka konradowska podróż gdzieś od światła ku ciemności przez coraz większy mrok, można tak powiedzieć. Ale też chcę zauważyć, że... Coś dobrego na koniec, proszę. No właśnie, chcę zauważyć, że w tym wszystkim ci żołnierze, których poznajemy, zresztą nie tylko żołnierze, bo jest tam też kilku cywili, cały czas różne drobne wartości i uczucia zachowują. Jakby do samego końca chronią się nawzajem, starają się sobie pomóc. Bardzo ważny wydaje mi się też wątek miłosny w tej książce. To prawda, jest wątek miłosny. Skromny, ale treściwy. Tak jest. I to sprawia, że nadal są tymi ludźmi. Że nie zostało im wyrwane jakby ze środka to wszystko. To możemy tak podsumować, że jednak miłość jest ważna. Miłość tutaj być może nie ratuje, ale przynajmniej sprawia, że nie jesteśmy nie ludźmi, że pozostajemy ludźmi. I tego się trzymajmy. Bardzo polecamy Państwu książki Cezarego Zbierzchowskiego, w tym nową powieść Distortion. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję.